Okej, okay. To zaczynamy od wykładu profesora Roberta Juszketa. Dzień dobry Państwu. Temat bardzo, bardzo aktualny. Kiedy powinniśmy leczyć tętniaka? Tak jak wiemy, chorych pacjentów z tętniakami naczyń mózgowych jest wiele. Tętniaki często wykrywane są przypadkowo w badaniach obrazowych, takie jak badanie tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Natomiast pacjent z wykrytym tętniakiem zawsze stoi przed dylematem, czy taki tętniak wymaga już leczenia, czy możemy go jeszcze obserwować. Tętniak powstaje zawsze w wyniku defektu w budowie naczynia, w miejscu tętnicy słabszej ściany tętnicy powstaje najpierw wypuklenie, które potem sukcesywnie powiększa się i w końcu prowadzi do pęknięcia. Nie wszystkie tętniaki oczywiście wymagają leczenia. Większość tętniaków wymaga obserwacji w badaniach, optymalnie w badaniach rezonansu magnetycznego aparatem 3-Teslowym. Statystycznie tętniaki możemy pod względem wielkości podzielić na trzy grupy. Do 5 mm to są te tętniaki małe, między 5 a 10 tętniaki średnie i powyżej 10 mm tętniaki duże. Oczywiście to jest takie bardzo duże uproszczenie, gdyż tętniak 5 mm na tętnicy szyjnej wewnętrznej przy odejściu tętnicy ocznej jest tętniakiem małym, który bardzo często wymaga obserwacji. Ale ta sama wielkość tętniaka na szczycie tętnicy podstawnej czy na tętnicy łączącej przedniej zupełnie zmienia nam postępowanie i takie tętniaki z reguły wymagają leczenia. Tętniaki pod względem kształtu możemy podzielić w zasadzie na dwie grupy pod względem kształtu. Najczęściej występują tętniaki workowate. To są tętniaki, które stanowią około 90% wszystkich tętniaków naczyń mózgowych. Około 10% tętniaków to są tętniaki przyczynowate, czyli takie, gdzie cała tętnica ulega poszerzeniu. Tętniak rozwarstwiający jest taką formą tętniaka przyczynowatego. Tętniaki przyczynowate oczywiście też mogą pękać. One znajdują się głównie na tylnym krążeniu, na tętnicy podstawnej, tętnicy kręgowej, ale również na tętnicy środkowej mózgu. One wymagają często też postępowania terapeutycznego. Jak ocenić ryzyko pęknięcia tętniaka? I to jest bardzo, bardzo trudne zagadnienie. Nie można jednoznacznie powiedzieć, że tętniak do 5 mm, czyli tętniak mały, na pewno nie pęknie, a tętniak, który ma 9-10 mm, na pewno pęknie. Natomiast jest wiele rekomendacji medycznych, towarzystw naukowych, które wyznaczają jakieś trendy, kiedy takiego tętniaka powinniśmy leczyć. Przyjmuje się z dużym uproszczeniem, że tętniaki na tylnym krążeniu, czyli przede wszystkim tętnice podstawne, tętnice tylne mózgu, tętnice kręgowe, w tych lokalizacjach tętniaki mają większe ryzyko pęknięcia. Również tętniaki tak zwane direct flow, czyli tętniaki, które znajdują się na rozwidleniach naczyniach, szczyt tętnicy podstawnej, szczyt tętnicy szyjnej wewnętrznej, podział tętnicy środkowej mózgu, czyli tam, gdzie to miejsce jest szczególnie narażone na uderzenie krwi, na ten stres hemodynamiczny, też te tętniaki częściej pękają. Prowadzi się oczywiście na wielu naszych zjazdach naukowych. Prowadzimy prawie zawsze dyskusję, kiedy takiego tętniaka powinniśmy leczyć, kiedy powinniśmy go zamykać. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście bierzemy pod uwagę wielkość tętniaka, która najbardziej tak determinuje nam sposób postępowania. Natomiast bardzo ważna, tak jak powiedziałem, jest lokalizacja tętniaka oraz kształt tętniaka. Jeżeli tętniak rośnie w sposób regularny, nie ma żadnych brodawek, zniekształceń. Przyjmuje się, że jest to tętniak, który ma stosunkowo niskie ryzyko pęknięcia. Natomiast tętniaki, które narażone są na duży stres hemodynamiczny związany z położeniem, które mają jakieś brodawki, zniekształcenia, one zwiększają ryzyko pęknięcia. Natomiast nie mamy na razie technologii, która by pozwalała zmierzyć grubość ściany, bo tak najbardziej chyba determinuje grubość ściany tętniaka to ryzyko pęknięcia. Nie mamy na razie takiej technologii, która pewno pojawi się za 50, może za 100 lat, gdzie będziemy mogli dokładnie zmierzyć grubość ściany tętniaka i określić dokładne ryzyko jego pęknięcia. Natomiast pamiętajmy, że tętniaki małe w przypadku chorych
z dużymi wartościami ciśnienia tętniczego u chorych palących papierosy zwiększają ryzyko pęknięcia. Jeżeli w badaniach obrazowych, dobrych badaniach obrazowych, takich jak badanie AngioKT 64-rzędowe, rezonans trzytesłowy, stwierdzamy zmiany wielkości tętniaka, zmiany jego kształtu, to jest to taki sygnał, który może świadczyć o zbliżającym się pęknięciu. Jakie czynniki wpływają na zakwalifikowanie pacjenta do leczenia? Tak jak wspomniałem, przede wszystkim wielkość tętniaka. Przyjmuje się, że tętniaki do 3 mm mają bardzo, bardzo niskie ryzyko pęknięcia i w zasadzie ich nie leczymy. Tętniaki powyżej 5, powyżej 7 mm już to ryzyko pęknięcia mają znacznie większe i dlatego tętniaki te wymagają leczenia. Natomiast w wielu rekomendacjach medycznych znajdziemy informację, że tętniaków poniżej 5 mm nie warto leczyć, bo ryzyko ich pęknięcia jest bardzo niskie. Natomiast my leczeniem tętniaków zajmujemy się od 20 lat. Mamy ogromne w tym doświadczenie. Robimy kilkaset zabiegów na naczyniach mózgowych rocznie i również mamy dokładnie sprawdzone czynniki ryzyka. Mamy dokładnie przeanalizowanych chorych, u których doszło do krwotoku z powodu pękniętego tętniaka mózgowego. W naszej bazie od 20 lat, którą prowadzimy, jest prawie 2000 chorych z Wielkopolski głównie, u których doszło do dokrwawienia podpojęczonkowego z powodu pęknięcia tętniaka naczyń mózgowych. I z naszej bazy wynika, że ponad 60% z tych 2000 chorych miało tętniaka właśnie poniżej 5 mm. Czyli takie tętniaki niestety też pękają. Natomiast zasada jest prosta. Im większy tętniak, tym większe ryzyko jego pęknięcia. Odnośnie wieku teraz. Wiek tętniaka, wiek chorego z tętniakiem ma ogromne znaczenie. Oczywiście zupełnie inaczej podchodzimy do młodego człowieka aktywnego w wieku 40-50 lat, aktywnego zawodowo z tętniakiem 5-milimetrowym, a zupełnie inaczej do mężczyzny, który ma 80-90 lat i ma tętniaka 3-4 mm. Czyli ten wiek ma ogromne znaczenie, ale przede wszystkim też czynniki ryzyka, takie jak nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, hipercholesterolemia, ale też wywiad rodzinny. Przyjmuje się, że jeżeli w rodzinie występowały krwawienia z pękniętych tętniaków naczyń mózgowych, to ryzyko w kolejnych pokoleniach jest oczywiście podobne. Także bardzo też ważne jest bardzo ważny jest wywiad rodzinny, czy występowały podobne schorzenia u członków rodziny, zwłaszcza płci żeńskiej, bo tak jak wiemy, tętniaki głównie występują u kobiet. No i co jest najważniejszym czynnikiem ryzyka? Najważniejszym czynnikiem ryzyka dla pacjenta z tętniakiem w mózgu jest nadciśnienie tętnicze czy skoki ciśnienia. I nie tylko w kontekście występowania choroby nadciśnieniowej, ale również w przypadku wszystkich sytuacji, w przypadku których dochodzi u chorego do skoków ciśnienia, czyli to może być bardzo aktywna fizyczna praca, wysiłek fizyczny, przewlekły stres, czyli te wszystkie sytuacje, które wpływają na skoki ciśnienia, na wzmożony przepływ przez naczynia mózgowe. Oczywiście też takim znanym czynnikiem udowodnionym jest palenie papierosów. Nikotyna niestety powoduje, palenie papierosów niestety powoduje usztywnienie naczyń mózgowych. Naczynia tracą swoją elastyczność. Ta gra naczyniowa nie uchrania przed gwałtownym uderzeniem krwi do naczyń mózgowych i tętniaki znacznie częściej pękają u osób palących papierosy, ale również u chorych z hipercholesterolemią, ze zmiażdżycą naczyń domózgowych. Jakie jeszcze czynniki mogą wpływać na zakwalifikowanie pacjenta do leczenia?
Oczywiście oprócz tych czynników, o których sobie wymieniliśmy, tych morfologicznych i tych epidemiologicznych. Oczywiście, jeżeli ten tekst się powiększa, robimy obserwacje w kolejnych badaniach obrazowych i stwierdzamy powiększanie tętniaków czy tętniaka, bo również mogą występować tętniaki mnogie, no to jest to też wskazówka, że taki tętniak może ulec pęknięciu. Również takie czynniki jak alkohol, używki, narkotyki, one też oczywiście wpływają na zwiększone ryzyko pęknięcia tętniaka. Natomiast też bardzo ważny i trzeba podkreślić jest aspekt psychologiczny. Bardzo często diagnoza tętniaka u pacjenta powoduje pogorszenie jakości jego życia. Często chory jest narażony na stres związany z występowaniem tętniaka. Często u chorych niestety dochodzi do powstawania choroby nadciśnieniowej, do skoków ciśnienia. I ten aspekt też jest bardzo ważny, również w przypadku występowania małego tętniaka. Także podsumowując moje wystąpienie, nie można jednoznacznie powiedzieć, czy tętniaka na przykład 4-milimetrowego powinniśmy leczyć, czy nie, czy tętniak na przykład na szyjnej wewnętrznej przy odejściu tenicy ocznej 5-6-milimetrowy musi już być leczony, czy nie. Jest wiele, wiele aspektów, które trzeba sprawdzić, omówić z chorym, przeanalizować i dopiero powinna to być wspólna decyzja taka o leczeniu tętniaka. Też pamiętajmy, że mimo ogromnego naszego doświadczenia, naszego ośrodka, mimo tego, że wykonujemy prawie 1000 zabiegów na naczyniach mózgowych rocznie, że nasze doświadczenie rośnie, że dokonał się ogromny postęp medycyny w tym zakresie, że jest ogromny postęp technologiczny, że mamy najlepsze narzędzia do zamknięcia tętniaka, jakie występują również w wielu ośrodkach na świecie, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej. Nigdy nie możemy powiedzieć choremu, że zabieg, który wykonamy u chorego, zakończy się 100% powodzeniem. Gdybyśmy mieli przeanalizować nasze doświadczenia ośrodka poznańskiego, to możemy powiedzieć statystycznie na podstawie kilkunastu tysięcy już przeprowadzonych zabiegów leczenia wewnątrznaczyniowego, że skuteczność, bezpieczeństwo przede wszystkim metody jest na poziomie ponad 98%. Natomiast w przypadku 2% pacjentów niestety może dojść do powikłań. Mogą to być powikłania niewielkiego stopnia, jak na przykład niewielki krwiak w pachwinie, ale mogą to być powikłania, które niestety doprowadzą do śmierci pacjenta. Statystycznie powikłanie śmiertelne w naszym ośrodku może zdarzyć się na poziomie od 0,4 do 0,5% przypadków. Jest to bardzo niewielkie ryzyko, ale musimy zawsze uświadomić chorego o możliwym takim powikłaniu. Dlatego każdego chorego, każde badanie obrazowe, każdego tętniaka trzeba ocenić indywidualnie pod kątem ryzyka wystąpienia krwotoku, ale też pod kątem ryzyka samego zabiegu wewnątrznaczyniowego. Też pamiętajmy, że leczenie wewnątrznaczyniowe jest jedną z możliwych form leczenia chorych z tętniakami naczyń mózgowych. Jest jeszcze oczywiście leczenie neurochirurgiczne z otwarciem czaszki i one też powinny być brane pod uwagę w przypadku tętniaków, których leczenie wewnątrznaczyniowe obarczone jest dużym ryzykiem powikłań. Dziękuję bardzo.